Rozkład tygodniowy Tarota na tydzień od poniedziałku 7 lutego do niedzieli 13 lutego. Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy, subskrybentów, którzy zaglądają do mnie. Zobaczmy, co pokażą dzisiaj karty Tarota na przyszły tydzień. Zobaczmy, jakie wskazówki, jakie sprawy mogą się tutaj pokazać. Witam oczywiście wszystkich nowych subskrybentów, którzy dopiero teraz znaleźli mój kanał dzisiaj poprzez YouTube lub Facebook. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, byście dostawali codzienne powiadomienia o nowych wróżbach kolektywnych, szczególnie miłosnych wróżbach, ale również horoskopach, rytuałach, rozkładach właśnie takich jak ten na cały tydzień. Rozkład kart anielskich. Także serdecznie zapraszam Was, kochani, na mój kanał codziennie lub często, tak? Odwiedzajcie mój kanał. Kochani, zapraszamy oczywiście również do komentowania, do lajkowania. Zapraszam na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-mail. Mój adres e-mailowy jest w filmiku i pod filmikiem i w komentarzach. Napiszcie, jeśli chcecie zamówić wróżby indywidualne z kart Tarota i Lenormanda. I ja Wam napiszę oczywiście od razu o warunkach takiej wróżby. Wróżby indywidualne oczywiście są na podstawie Waszych prywatnych zdjęć, dat urodzenia i konkretnych pytań, więc są już tylko po prostu skierowane dla Was, tak? Czyli prywatne są to wróżby. Prywatne sprawy. Natomiast tutaj te filmiki są oczywiście kolektywne, czyli grupowe, zobaczymy tendencje. Zapraszam więc na wróżby indywidualne. Kochani, ja już tutaj losuję w międzyczasie, by zaoszczędzić czas Państwa i mój, więc już mam wylosowane karty Tarota na 5 dni tygodnia, od poniedziałku do piątku. I zobaczmy jeszcze dwie karty, jakie wypadną mi na sobotę i niedzielę, czyli na weekend. Jeszcze jedną, proszę, kartę. Proszę, jeszcze jedną kartę. O, już się jakaś karta odwróciła, widziałam. Chciała wypaść, ale odwróciła się. Ok. Dobrze, więc mamy już cały tydzień. Na dnie, na spodzie kart Tarota mamy już, kochani, jakiś smutek. Cztery kielichy. Cztery kielichy mówi o rozpaczy, rozczarowaniu, smutku, żalu, tęsknocie, wspominaniu i być może na takiej braku nadziei, na negatywnych, pesymistycznych myślach, że coś się skończyło. Także ta karta mówi o tym, że jesteśmy obrażeni, jacyś tacy niedostępni, smutni, w złym humorze i nie wiem, jesteśmy sami, wyizolowani, jesteśmy jakby tutaj tacy rozbici i nie widzimy szansy, którą podsuwa nam los właściwie tutaj pod nos prosto, tak? Nie zauważamy tej szansy i nie bierzemy tej szansy po prostu na serio, ponieważ myślimy o przeszłości, o tym, co się skończyło, zepsuło, nie wiem, urwało, zakończyło. Właśnie ta karta mówi o tym, że następny tydzień będzie jakiś taki smutny, nie wiem, rozczarowanie, smutek, melancholia, sentyment. Natomiast też motywacja, która tutaj, nie wiem, jest raczej no, słaba, brakuje motywacji wręcz. Brakuje tej motywacji do działania, do poznawania nowych osób. Chodzi tutaj o to, by nie przegapić w następnym tygodniu jakichś szans. Jakiejś szansy, którą no, nam los podsuwa pod nos. Także proszę nie przegapić
tej szansy, dobrze? Patrzcie, bądźcie uważni, nie bądźcie za bardzo w jakimś takim marazmie w następnym tygodniu, tylko patrzcie, co los Wam tutaj sugeruje, podkłada, tak? No nie wiem, żebyście zauważyli tą, kochani, szansę. Dobrze, zobaczmy poniedziałek. Poniedziałek powinniście być bardzo, bardzo pracowici. Karta 8 monet mówi o pracowitości. O tym, byście dobrze zastartowali w cały ten tydzień. By był dobry start, byście pokazali się pilnością, punktualnością, pracowitością, solidnością, tak? Czyli pracujcie solidnie, pracujcie tak, by po prostu wszyscy dookoła zobaczyli, że zaczęliście nowy tydzień właśnie z motywacją, tak? Czyli na przekór tej karcie, którą Wam tutaj już pokazałam, tak? Jacyś tacy bez motywacji, zrezygnowani. Ta karta jest przeciwieństwem tego, czyli w poniedziałek musicie dać gaz. Musicie pokazać się, że zaczynacie nowy tydzień z nowymi pomysłami, z jakimiś nowymi projektami, tak? Że chcecie razem ze swoim, nie wiem, zespołem, współpracownikami, czy szefem, czy w swojej firmie coś nowego postawić na nogi. Także tutaj coś nowego, coś twórczego, kreatywnego, z ambicją, zapałem, pracowitością, taką rzetelnością, tak? Ta karta jest na pewno symbolem właśnie pracowitości, więc proszę tutaj jutro zacząć pięknie ten tydzień i też chodzi o to, że być może chcecie się coś nowego nauczyć, douczyć, zrobić jakieś kursy, to jutro jest właśnie dobry dzień, by to zacząć lub organizować, zainicjować. No, ta karta mówi o dobrym starcie, także bardzo ważny jest dobry start w ten nowy tydzień, kochani, z zapałem, tak? Z motywacją, z zaangażowaniem, z ambicją. We wtorek, o, król monet, kochani, król monet jest widocznie Waszym szefem, przełożonym, który zauważy Waszą właśnie tutaj wspaniałą, solidną, pilną pracę, tak? No, tutaj ktoś doceni Wasze starania, Wasze wysiłki, i jeśli będziecie mieli jakąś rozmowę z szefem, czy z osobą jakąś ważną, to proszę wykazać się tutaj pomysłowością, no oczywiście profesjonalizmem, kwalifikacjami, talentami. Tutaj ktoś może, ta osoba, król monet, czyli to jest osoba taka zarządzająca w Waszej firmie, tak? Król monet to oczywiście też biznesmen. Jeśli Wy jesteście szefami własnymi lub biznesmenami, to powinniście we wtorek bardzo dobrze robić Wasze interesy. Wszystkie jakieś ważne sprawy, pertraktacje właśnie tutaj przesunąć na wtorek, ponieważ jest bardzo dobra passa. Ta karta mówi również o żywiole ziemi, czyli o znakach zodiaków takich jak byk panna koziorożec. Jeśli sam jesteś takim znakiem, byk panna koziorożec lub masz przełożonego szefa z takim znakiem horoskopu, to na pewno tutaj jest mowa o Was. Będziecie rozmawiać o sprawach finansowych, zawodowych lub proszę miejcie na baczności, jeśli chodzi o takie sprawy, ponieważ jest to no, bardzo ważne dla Waszej egzystencji, dla Waszego bezpieczeństwa. Także tutaj mamy no, oczywiście dalej we wtorek jest ważne, byście byli bardzo pracowici, praktycznie myśleli, konsekwentni w działaniu, realistycznie podejmowali decyzje, zdyscyplinowani, tak, w pracy, racjonalnie myślący, wierni swoim, nie wiem, ideałom, pryncypiom, regułom, wartościom, wierni swoim współpracownikom, tak? Tutaj mamy również, no, żeby myśleć właśnie też o finansach, awansie, podwyżce, o, nie wiem, o karierze, o lepszej pozycji. No, być może macie tu jakąś też rozmowę o awansie, o podwyżce, czy jakichś sprawach w pracy. Proszę tutaj się skoncentrować i wykazać rzeczywiście, no, profesjonalizmem, lojalnością, kwalifikacjami, talentami, ponieważ tutaj jest jakaś dobra passa we wtorek.
No, poniedziałek i wtorek bardzo pracowite, kochani. Skupcie się na pracy przede wszystkim. I w środę mamy tutaj cesarzową. Cesarzowa to jakaś piękna kobieta i to jest oznaka przyrostu, przyrostu materialnego, przyrostu, nie wiem, czy przyrostu na przykład w rodzinie, jeśli myślicie o stabilnej rodzinie. A propos, jakbym przetłumaczyła teraz poniedziałek, wtorek, to też jest, jeśli chodzi o emocje, uczucia, miłość, rodzinę, pomyślenie o czymś stabilnym, solidnym, o jakimś związku długotrwałym, być może jakiejś rodzinie. Tutaj w środę mamy ewentualnie ciąża, dziecko. Jeśli pragniecie mieć dziecko, w środę będzie dobry na to czas, by planować lub zajść w ciążę, lub pójść do lekarza, porozmawiać o ciąży. W każdym bądź razie tutaj ta karta jest symbolem przyrostu, przyrostu czy materialnego, czy właśnie przyrostu, nie wiem, jakichś nowych projektów, nowych pomysłów, czy przyrostu w sensie nowe dziecko, ciąża, rodzina. Tutaj coś się bardzo dobrze rozwinie, kochani. Bądźcie kreatywni, pokażcie się ze strony bardzo uczuciowej, opiekuńczej, że jesteście taką dobrą matką, opiekunką dla wszystkich, niezależnie czy to w pracy, czy w domu, w rodzinie, w związku. Zaopiekujcie się wszystkimi, myślcie tutaj takimi matczynymi jakby kategoriami o wszystkich, o wszystkim. Pokażcie się z tej strony, że się przejmujecie również innymi. Pokażcie również radość życia, radość swoją, pozytywne myślenie, tak? Nastawienie, pozytywne nastawienie do wszystkiego i wszystkich. Bądźcie również pełne ufności, czyli nie podejrzewajcie nikogo, bądźcie pozytywnie myślące. Tutaj jest oczywiście też karta, że niezależnie czego się dotkniecie, czy pracy, czy rodziny, czy nowego związku, to zawsze to ta karta mówi o sukcesie, o dobrym, pozytywnym rozwoju spraw. I tutaj ta karta jest też obietnicą rozwoju, rozkwitu miłości, rozkwitu rodziny, rozkwitu, nie wiem, szczęścia, tak, w związkach czy we wszelakich projektach. Tutaj, kochani, jakby nie blokujcie tej troski o wszystkich i wszystko. Pokażcie się bardzo takie matczyne. Troszczcie się po prostu o siebie i o swoje otoczenie, tak? Tutaj na pewno ta karta mówi o też pomysłowości, czyli ciąża jest symbolem tutaj metaforycznym, nie tylko jeśli chcecie rzeczywiście mieć dziecko, zajść w ciążę, to oczywiście jest jeden aspekt i na pewno w środę jest ważny dzień dla tego aspektu, ale również o waszej pomysłowości, o rozwoju jakby narodzeniu się nowych pomysłów, nowych projektów, które są tutaj ważne właśnie dla Was i dla Waszego otoczenia. Także bardzo szczęśliwa, dobra, pozytywna karta, jeśli chodzi o cesarzową. Oczywiście w środę należy też, jeśli macie już takie plany, pójść do kosmetyczki, czy do fryzjera, czy zrobić wellness, czy masaże, czy po prostu zrobić sobie w domu jakiś taki piękny, relaksacyjny dzień dla urody, ponieważ tutaj też sugeruje ta karta zadbanie o siebie, o swoją urodę, by być piękną, tak jak właśnie ta cesarzowa. W czwartek, kochani, rycerz monet. Wow, rycerz monet, znowu bardzo dużo monet w tym tygodniu, kochani. Rycerz monet to walka o egzystencję, o byt, o pieniądze, o awans, o podwyżkę, o stabilność, o dobrą egzystencję. Tak, tutaj jest flasik, czyli bardzo jakby pracowicie i z taką wytrwałością. Chcecie coś osiągnąć i w czwartek musicie właśnie o to zawalczyć. Zawalczyć o wasze cele, dążyć do realizacji waszych celów, tak? Jeśli macie właśnie jakieś konkretne cele, proszę tutaj absolutnie w czwartek skoncentrować się tylko na tym i pokazać pracowitość, pokazać jakby taką wytrwałość, siłę ducha, tak? I umysłu. I tutaj przede wszystkim skoncentrujcie się właśnie na tym, jeśli walczycie już dawno o pracę, o nową pracę, o nowy awans, o nowy kontrakt, o nowe zarobki, to skupcie się po prostu na tym, żebyście tutaj, nie wiem, no, osiągnęli jakiś lepszy byt, tak?
żeby coś się rozwinęło bardzo stabilnie, o czym marzycie, myślicie, czy praca, czy w rodzinie również, jeśli walczycie, pragniecie rodziny, nie wiem, z tego związku, to też w czwartek zawalczcie o to, pokażcie tutaj właśnie taką waleczną postawę, że Wam zależy, że chcecie, że pragniecie tego, by umocnić ten związek, tak? Lub tak jak mówię, sprawy finansowe, zawodowe, by umocnić je, by właśnie tu w czwartek zawalczyć o swoją stabilizację. Tutaj jest oczywiście ważna w czwartek taka siła waleczna, walki, tak? No, rycerz waleczny. W piątek bardzo dobre, kochani, chwile, czy moment, czy dzień na randki. Tutaj mamy Bubę Derkelsie, czyli paś kielichów. Paś kielichów to osoba młoda, witalna, młoda duchem, młodsza od Was, która jest bardzo romantyczna, romansowa, emocjonalna, flirtowna. Tutaj chodzi o jakiegoś partnera młodszego od Was. Nie wiem, czy lubicie młodszych partnerów, czy poznacie taką osobę, lub no, być może w Waszym wieku, ale bardzo taką osobę witalną, jakby młodą duchem, tak? W działaniu, jakąś taką właśnie bardzo aktywną. I tutaj jakiś nowy początek mówi ta karta, o nowym początku w miłości, w jakichś dobrych, pięknych, romantycznych momentach. Jest tutaj szansa, szansa na szczęście i na nową miłość. Także jeśli flirtujecie z kimś, chcecie się spotkać, to w piątek jest odpowiedni na to dzień. W piątek idźcie na randkę, umawiajcie się, flirtujcie. Jakaś osoba, która jest, no być może jeszcze taka lekkomyślna, niedojrzała, frywolna, ale radosna, delikatna, pomocna, bardzo uczuciowa i taka, no, emocjonalna. Tutaj być może jest to osoba spod znaku raka, skorpiona lub ryb, czyli bardzo, bardzo osoby wylewne emocjonalnie, tak? Dla których emocje są bardzo ważne. Ale uwaga też tutaj na jakiegoś flirciarza po prostu, tak? Bo to jest osoba bardzo taka młoda, która chce też flirtować. Słuchajcie, jeśli macie dzieci, nie chcecie flirtować, macie dosyć już tych wszystkich randek, to jeśli macie dzieci, to tutaj ta karta mówi też o Waszym dziecku, czyli skupcie się proszę w piątek na sprawach dzieci. Jeśli nie w głowie Wam flirty i romanse, tak? Albo randki. Więc skupcie się na dzieciach, bo ta karta też mówi o tym, że sprawy rodzinne, dzieci są ważne w ten dzień. Czyli zapytajcie, nie wiem, co się dzieje u Waszych dzieci, by być może im pomóc, ich wesprzeć. No a wszyscy ci oczywiście, co mają, nie wiem, motyle w brzuchu lub chęć na romanse, to tutaj w piątek super moment i szansa na szczęście, na radość, na nową miłość, czy nawet nowy flirt, czy nawet po prostu nowy romans. Także taki jest piątek, zobaczmy sobota. Sobota, wow, tutaj już jakiś smutek, jakieś przeciążenie, przybicie, jak to się mówi, negatywne myśli, negatywne emocje, jakieś, nie wiem, burza emocji wręcz, no, negatywność jakaś, która Was przybija, przygniata, coś, nie wiem, nagle się zakończy, nagle odejdzie, zerwiecie coś, nie wiem, zakończycie i tutaj będzie, no nie, jakiś problem, czy nawet jakiś problem wystąpi, gdzie będziecie po prostu, no, przybite tym, tak, przybite, załamane, czy jakiś taki, nie wiem, no, jakaś taka bolesna chwila, tak? Gdzie trzeba będzie, nie wiem, coś zakończyć, jakaś sprawa, która Was bardzo tu przygniata, jak widzimy. No, ta karta mówi też o rozstaniach, zerwaniu, odejściu, czy o, nie wiem, rozwodzie, tak? Jeśli macie jakieś sprawy rozwodowe, nie wiem, zerwaliście związki, to Was jakoś tam emocjonalnie przybija. Czujecie się zranieni tym, oczywiście załamani.
No ale 10 mieczy może to potrwać 10 godzin, szybko to może też minąć ta faza. No niemniej jednak nie okłamujmy się, że w sobotę jest jakiś ciężki dzień, ciężkie emocje, negatywne myślenie, załamanie. W niedzielę znowu już widzę, mija Wam ta faza taka pesymistyczna. Cztery buławy. Chcecie znowu wstać, zbudować coś stabilnego, radować się, zacząć znowu być optymistycznym, optymistyczną, pozytywnie myśleć. Tutaj znowu jesteście otwarci, kochani, na coś radosnego, nowego, pozytywnego. Cieszycie się, że zaczniecie znów jakby dzień, niedzielę na nowo z optymistycznym nastrojem, w harmonii, w przyjaźni, w zgodzie. Być może się pogodzicie. W sobotę jakaś kłótnia, być może jakaś, nie wiem, chęć zerwania, odejścia, natomiast w niedzielę już zgoda, radość i, jak to się mówi, no tutaj piękny nastrój, radość życia, tak? Radość życia, taniec, muzyka, śpiew, chęć zbudowania czegoś stabilnego, czwórka. Czwórka w kartach mówi o zbudowaniu czegoś stabilnego, tak, długotrwałego. Czyli tutaj znowu powitacie w niedzielę radość z powrotem i harmonię, szczęście, czujecie się dobrze. Więc tydzień zaczyna się bardzo pracowicie, dużo kart tutaj mamy monet. Natomiast trzeba też zawalczyć w tym tygodniu o swoje cele, które macie. Trzeba się wykazać pracowitością, motywacją, elokwencją. Natomiast w piątek romantycznie, w sobota bardzo ciężka, powiem szczerze, emocjonalnie. Natomiast w niedzielę znowu radość i nowy, pozytywny tutaj dzień z nadzieją nową i z nową witalnością, z nową radością. Także taki tydzień się, kochani, zapowiada. Dziękuję Wam serdecznie i życzę Wam oczywiście wspaniałego tygodnia w miesiącu lutym. Do usłyszenia już wkrótce.